Dzień dobry. Czy świat jest jeden? Ja uważam, że jest ich wiele. I uważam, że ja sam żyłem w wielu światach, przynajmniej w tych światach filozoficznych. Co to oznacza, że żyłem w światach filozoficznych? Czym są te filozoficzne światy? Te światy to jakaś koncepcja człowieka, to jakaś koncepcja śmierci, a więc jego skończoności, tego, że kiedyś się zakończy i tego, co będzie potem, ale to również koncepcja tego, jaka jest ta rzeczywistość, która nas otacza, to tu i teraz, ten czas, ta przestrzeń, świat, słońce, droga, ulica. Wydaje mi się, że żyłem w kilku światach. Spróbuję je opisać dla Państwa, abyście poczuli, że jednak to, co stanowiło o tych światach, sprawiło, że one były naprawdę inne, że to były trzy różne światy. Pierwszy świat nazwałbym światem nieuświadomionym. Przede wszystkim nie byłem świadomy wtedy, że istnieją jeszcze inne światy. Nie byłem świadomy tego, że świat się jeden skończy i powstaną kolejne dziwne, niesamowite światy. Ten świat nieuświadomiony to był świat, w którym drugi człowiek był dla mnie okazją, przyjacielem. Ściskałem mu rękę. Czasami witałem się z nim na tak zwanego misia. Długo dyskutowaliśmy twarzą w twarz, wymieniając nie tylko poglądy między nami. Byłem blisko ludzi. Ludzie byli blisko mnie. Niektórzy okazali się nieprzyjacielscy, ale żyłem wśród ludzi i to ludzie byli ważni. To ludzie byli tym, co wypełniało tę przestrzeń i czas, no i moje myśli. Człowiek był, ten drugi człowiek był kimś ważnym. On służył do mojego szczęścia albo mi w tym szczęściu przeszkadzał. Śmierci nie było. Śmierć była gdzieś tam w szpitalu, ona dotyczyła kogoś starszego, kogoś gdzieś tam z rodziny. W mediach śmierć pojawiała się wtedy, kiedy nagle ginęło, umierało kilka osób. Pojedyncza to była śmierć zwykle jakiejś sławnej osoby albo Polaka, który zginął w katastrofie za granicą. To były śmierci, o których słyszałem, z którymi mogłem się zapoznać, ale tak naprawdę wydawało mi się, że nie myślałem o swojej śmierci. Żyłem tak, jakby tej śmierci nie było. Bo świat, który był dookoła, wydawał się światem nieskończonym. Mogłem wsiąść w samochód, w autobus, w samolot, polecieć. Ten świat nie miał granic. Mogłem podróżować dookoła świata, wrócić do punktu, z którego wyszedłem. Był to świat nieograniczony. I potem nagle zjawiła się choroba. Pojawił się świat pandemii. Nagle człowiek stał się dla mnie zagrożeniem. Musiałem się trzymać od niego 2 metry, dystans 2 metrów, maska na twarzy, bo ten drugi człowiek nie był nośnikiem idei, był nośnikiem wirusa. Przez niego mogła do mnie przyjść choroba, śmierć. On stał się dla mnie kimś, kto z jednej strony był dla mnie zagrożeniem, ale ja również byłem dla niego zagrożeniem, więc jakaś odpowiedzialność sprawiła, że my się rozdzieliliśmy. Patrzyliśmy na siebie jak na istoty, z którymi nie można być razem. Trzeba trzymać dystans, nie można dotykać rąk. Nie mówię już o wymianie myśli tak bliskiej. I wtedy wszyscy nagle uświadomili sobie razem ze mną, że jesteśmy śmiertelni. Co prawda ta świadomość śmiertelności była ograniczona, bo ograniczała się tylko do tej jednej śmierci, zaraźliwej, tak?
która mogła zrujnować naszą służbę zdrowia, która mogła przynieść bardzo dużo i przyniosła dużo niepotrzebnych śmierci. I świat ten zewnętrzny stracił wiele ze swojego piękna, bo w tym świecie, na klamkach, na przedmiotach w sklepach, na odzieży, wszędzie mógł czaić się wirus, który będzie chciał mi odebrać życie. Świat też okazał się ograniczony, bo poszczególne państwa się pozamykały. Ludzie zostali pozamykani w mieszkaniach. To ograniczenie świata było znakiem tej rzeczywistości, w której żyłem, tego świata pandemii. I był to pierwszy świat medialny, bo to media codziennie informowały o śmierci, o każdej śmierci, o każdym zarażeniu, ale oczywiście tylko tą chorobą. Ta choroba była w jakimś sensie wyróżniona. Ale i ten świat minął. Nagle ta choroba przestała istnieć, bo pojawił się świat wojny. Trudno go jeszcze opisywać, bo będzie go można dobrze opisać dopiero wtedy, kiedy on zniknie. Każda wojna się kończy, wtedy, kiedy ta wojna się zakończy, wtedy będzie można opisać ten świat. Ale człowiek w tym świecie, który teraz się pojawił, może być uchodźcą, któremu trzeba pomóc, zaopiekować się nim. Może być też wrogiem, któremu trzeba zaszkodzić, najlepiej go pokonać, trzeba go zdemaskować. Jaki jest stosunek do śmierci? Śmierć, oto już jest pełna gama tych śmierci. Ta śmierć medialna stała się śmiercią wyszukaną, śmierć na wojnie, śmiercią okrutną, bezwzględną, zboczoną, wypaczoną. Ta śmierć to pełny festiwal różnych typów umierania i cierpienia człowieka. A świat, świat wojny stał się światem ruin, wybuchów. My tego nie widzimy za oknem, ale media sprawiają, że wciąż rozglądamy się, czy za chwilę coś dookoła nas nie zacznie się burzyć, niszczyć. Trzy różne światy i nie minęło kilka lat, a w tych wszystkich trzech światach żyłem. Jak się tworzy rzeczywistość? I tu pomógł mi Dostojewski. Dostojewski zastanawiał się, jak się stworzyła rzeczywistość gracza. I jest taki bardzo wartościowy, ważny fragment, który jest jakby receptą na to, jak stworzyć rzeczywistość, jak stworzyć kolejny świat, który wkrótce się pojawi. Przeczytam. Tak czasem najbardziej niesamowita, najniemożliwsza na pozór myśl tak mocno wbije się w głowę, że uważa się ją w końcu za coś, co można urzeczywistnić. A więc myśl, która wbije się w głowę, uparta myśl, która powraca, która jest powtarzana, która jest celebrowana, która wciąż żyje. Nie dość na tym, jeżeli idea złączy się z silnym, namiętnym pragnieniem, to czasem uważa się wreszcie za coś nieuniknionego, za konieczność, przeznaczenie, za coś takiego, co nie może się nie zdarzyć. A więc jakaś silna namiętność. Może to być strach, może to być nienawiść, może to być miłość, chociaż z miłością jest trudniej, nienawiść jest łatwiej wyzwać, strach przed śmiercią tym bardziej. To są dwie takie podstawowe namiętności, które sprawiają, że myśl może się urzeczywistnić. Jest jeszcze trzecia rzecz. To możliwe jest, że jest w tym jeszcze coś, jakaś kombinacja przeczuć, jakieś niezwykłe natężenie woli, zatrucie się własną fantazją albo jeszcze coś innego. Nie wiem. Recepta na rzeczywistość, jaką daje nam Dostojewski, to uparcie powtarzana myśl. Ona może być skupiona wokół jakiegoś wydarzenia, ale może być również absurdalną interpretacją tego wydarzenia lub czystym absurdem, jeżeli ona będzie powtarzana. Jeżeli będzie jej towarzyszyć strach, nienawiść,
to w pewnym momencie zacznie się tworzyć rzeczywistość, czyli to, co według mnie, według nas istnieje w rzeczy samej. A więc taki jest świat, powiemy. To powtarzanie uparte jakiejś myśli sprawia, że z absurdalnej staje się konieczną, a więc taką, która musi istnieć. To kolejne powtarzanie sprawia, że ta myśl jest usprawiedliwiona, bo my nie możemy żyć myślami bez sensu, które nie mają sensu. Do tego dołączy się decyzja, kiedy już jest strach, namiętność, kiedy już jest uporczywa myśl, która wbiła nam się w głowę, to wtedy sami już podejmujemy decyzję, że tak, tak właśnie jest, że tak właśnie tak wygląda rzeczywistość. Sami się tą myślą zatruwamy, tą rzeczywistością. Czy ta rzeczywistość istnieje? Czy my jesteśmy jej twórcą tylko? A może jesteśmy też jej ofiarą? Jaka jest nasza dola, dola człowieka, który żyje w różnych światach? Czy stwarzamy świat, czy jesteśmy jego ofiarą? A może jesteśmy i twórcą, i ofiarą, bo życie jest czymś naprawdę fascynującym. Dziękuję.